Witam Was w kolejnym odcinku z kolejnej areny. Tym razem to jest arena darmowa i na start mamy jedną wygraną. Tylko zobacz, wszystko ok. Ok, jest. Kogo to by wybrać? Niech będzie mag. Dobra, ogólnie nie lubię aren, ale za darmo to czemu by nie? Niech będzie. Tylko że te karty. Nie. Obszarówka. Dobra. Nie wiem, co z tym zrobię, ale się zobaczy. Smoczy jastrząb lepiej nie. Zresztą odbicie średnia, ale baśnią smok jest jak najbardziej ok. Komando z gromady. Nie lubię zbicia tej karty. To jest dla mnie słaba. A ten tak w ostateczności. To albo to. Co to za karty, panie? Domaga. O! To już są ciekawsze. Dobra, pójdźmy na razie w droższe. O, to jest dobre. To jest słabe. Słabe. Może być to. Tego nie lubię. Rozgłys mrozu daje mi co prawda turę, a ten eksplozja. Co to za karty, no? O, teoretycznie obszarówka to jest, ale... Ale jaka? Średniawa. Ja bym zrobił losowanie, ale... Przecież wiem jak ja... Ty wiem. Jak upadnie myszka, to cię poleci. Dobra. Tyle możliwości. Tu, jakbym miał Ice Blocka. O co, zagram jak będę mieć 10 HP? Zagram piątkę. Tu trójka. Tu dwie to głupie, ale... Kiedyś mi się podobało, więc niech będzie. Zamrożony. To jest najbardziej stosowne z tych kart. O! Tą akurat kartę lubię. Meteor... O! W końcu dobre karty. Meteoryt albo Księga Kabalisty. Księga Kabalisty mi kilka kart, ale nie zawsze są dobre, więc wezmę Meteoryt, żeby mieć pewną kartę. On. Przy nim. Aj, przy nim. Przy tych trzech. Tylko, że zanim jego zagram, dobieram karty, albo... Szczerze mówiąc nie lubię aren, więc słabo wybiorę, ale tego nie chcę wybrać. Dobra, niech będzie to. To nie dziękuję. Mamy mało zaklęć. 1, 2, 3. Raz rzucę, będzie 4-6, 4-6, no koszcie 5. Okej, okay, ma drugie takie coś, to ja nie chcę. To nie, to lub to, ale nie mam tuliki, więc to. Spoko, gdyby był smok. Słabe, a to mi przynajmniej da jakąś kartę. Słabe, słabe, żywiołak. Chyba mam jednego, a nie, dwa. Jeden na razie, dwa. Trzy. To lub to. Ale szczerze mówiąc, jakoś podoba mi się ta karta. Kosztuje jeden nie za każdego pozostałego stronnika na polu bitwy. To to. Niech będzie. O, tam mi się karta podoba za to. Jest fajne, jeśli to jest zaklęciem. Że bufuje, potem jeszcze 2-6. Daje. Trójek potrzebuję. Hmm.
Teoretycznie to się przyda, ale wolałbym stronników, przynajmniej coś dostanę. Pilat, nie mam broni. To jest ok, ale wolałbym tańsze karty. Nie mam żadnych jedynek. Tylko że gdybym tamten sekret wziął, to bym tą wziął. Dobra, zaryzykuję, bo potem będę mieć same drugie karty. To każdy sekret. Ten sekret będzie mnie katował, serio? Poczekajcie. Kartę maga, może od niej dostanę sekret? Albo od niego. Tego nie chcę na pewno. To lub to. To jest słaba szóstka, więc niech będzie to w ostateczności. To jest słabe. Bestia Smok Murlock. Smok. Też jedno. Smok. Aż dwa. Ale nie chcę tych brać. Nie mam kopii, więc on by mógł być. Tego nie chcę jakoś za bardzo. To lub to. Chociaż to teoretycznie. Ale... A nie będzie tego kozakusa wezmę. O, żywiołaki. To mi się kurde podoba. To mi się kurde podoba. Ale ta piątka jest też spoko. No ale potrzebuję tanich kart. Żywiołak wziął pod takie karty jak Kalimos. Fajna karta, fajna karta. Ale wolę jednak to. O, w końcu jakaś ciekawa karta. Tutaj ciekawej karty ja nie widzę. Nie, nie. Sekret. Jeśli masz broń, to nie. Miałem tylko tanie kart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie będę mieć sekretu, ma to przynajmniej może móc coś dobra, podjebię mu, może coś. Albo dostałem chujowe karty, ciężko wybrać, albo dobre, to jest słabe akurat, ale z tych. Tu można coś tam skąpić, ale to jest spoko przerówką, no. Dobra, wezmę damagę. To, żem panie wybrał. A to jak pójdzie, się zobaczy. Hearthstone lubisz przyciąć, jak zwykle. Janina. Ale jeszcze chyba nie grałem areny z tym. Z Tony Manson. Nie wiem czemu, ale jakoś się boję, że dostanę drugie karty, więc normalnie bym to jeszcze wymienił. No, to nie jest aż taka droga, ale na początek nie przyda się. Dobra, jak zwykle wyciszamy. Druga, trzecia, czwarta, piąta? Albo to, ty mi zniszczy broń. Bronią. To jak zniszczy mi broń, to nie mam jak tradować. Więc wolę zaryzykować. Boję się broni trochę. To nie.
To może być spoko nawet. Pod pewną kartę. Dostaję 2-2, jeśli ktoś będzie zamrożony, tylko że granie pod taką kartę no to jest słabia, ale lepsze karty jakoś ciężko mi było wybrać. Jeszcze do HP może od razu. Dobra, to pół biedy. Ale ja nie mam kompletnie nic z tym zrobić. Szkoda, że mu nie udał prowokacji. Ale te piskle porobi. Długo się zastanawia, czy nie ma furii wichru. Mhm. Panie, takiego pecha. Panie, takiego pecha to ja już dawno nie miałem. W sumie dawno nie gra Maren. Ale zobaczcie, jak ten pisklak mu robi grę, zajebiście. Nie lubię tej karty ogólnie. Czy ta karta zada 12 obrażeń? Kurde. Tak sobie myślę. Co ja bym musiał z tego dobrać? Jednak ta karta pomogła, tylko że mam jakoś mało HP. A on nie wygląda na gracza, który traduje, no chyba, że tylko tego 3-3. Aha. Dobra, ta karta musi mi pomóc. Dobra, niech będzie to. Dobra, w tym wypadku, szczerze mówiąc, wolałbym, żeby poszedł w twarz. W ósmej turze to rzucę, tego spinguję. No chyba, że ma... Już się bałem, że w twarz. A potem jeszcze kolejna broń. Ryzyko? Czy może to i to? Jak będzie mi dwa obrażeń? Dobra. Niech będzie tak. Z tym się nie chcę śpieszyć, bo jak mi zniszczy kreaturę, to przynajmniej drugą mogę coś tam niby zrobić, niby. Jakbym miał dwa obrażeń, no to było nieciekawie. Następnie to i to. Także nie dość, że tak naprawdę pisklak i ta broń mu porobił. Mu zrobił ono, właśnie, dwa obrażeń. Tak naprawdę ta broń i pisklak mu zrobił grę. I to jest najgorsze.
Dobra, ale wypukałeś trochę z kart. Panie, jakie to combo. Tylko że jak w anime 2, tu ma... Wiem, że to jest mega głupie, użyć tych dwóch kart. Dobra, teraz mogę. Tak mi się zresztą wydaje. To jest głupie, tylko że on mi walnie w twarz, tym za 6 i będzie mi tak naprawdę 2 off. Na 2 obrażenia to... Można wieloma rzeczami. Na przykład tym. To. Podleczyć się. Bo tym mnie zabija bez problemu. Więc to siebie muszę podleczyć. Wolę to. No w tym wypadku to słabe by było. Znaczy dobrze, że wtedy tam to strajdowałem, tak bym miał jeden off. Nie będę kombinować zamrożenie, bo przez to przegram jeszcze. O, w sumie już bym padł wtedy. Jak mi zniszczy tego 8-5. Dobra. To nie ma sensu, po prostu pingnę. Oczywiście. Tych nie chcę. Wolę tego dlatego, że dwóch może stridować. A to mi się bardzo przyda do tradowania. Wystarczy mu jedno obrażenie. Jeden damage przegrywam. Kogo tu tracić? To jest dobre pytanie. Zadaję 2 punkty obrażeń wszystkim postaciom. Przepraszam, ale to jest postać. Więc tego nie zagram. Co chcę, żeby przeżyło? To czy to? Na pewno tego nie... Na pewno te dwa muszę, bo to mi nic nie da. To przynajmniej 2 ziutki strajduje. Z jednej strony, jaką ma broń, to tego nie zniszczy mi. Powiem tak. Załóżmy, ma jeden, raczej ma Whirlwinda i egzekucję, to mi zabije, przegrywam. Ja zagram to, ma broń, też przegrywam, więc muszę po coś grać. On walnął bronią tak, jakby miał broń jakąś inną. On ma broń tak, jakby... Znaczy, jak walnął, to znaczy, że może mieć jakąś broń, więc to by mi ratowało. Jak to zagram, a się okaże, że ma broń, to przegrywam. Jak to zagram, się okaże, że ma egzekucję, tym strajduje, no to też przegrywam. Więc wolę jednak... zaryzykować. Bo jak ma broń, no to i tak by mnie zabił. No chyba, że ma broń 3-2. Kurde no. To mnie ciekawi, jeśli to by była broń, to jakbym to zagrał, to on przegrał. No, gram pod jedno, zagrał drugie. Ale najgorszy był ten pisklak, ta broń tu pół biedy tak naprawdę. Bo ten pisklak zadał mi 12 obrażeń, jeszcze musiałem zużyć kart o koszcie 6, statystyki 3-3, żeby to na chwilę chociaż spowolnić. Po czym tak to odzyskał. Raczej w sumie potem już tam nic te piskle nie zrobiło, bo na szczęście dobrałem przodówkę. Ale tak było kiepsko. Dobra. Panie! Połowę deku mam tanią. To nie jest ta tania część deku. Połowę deku mam około 1, 2, 3.
No, trzecia, czwarta, piąta, dlatego że pierwszą straciłem. Dobra, pierwszą okej, ale drugą straciłem. A to mnie przeszkadza, szczerze mówiąc. Aktualnie, oczywiście. Czwarta, piąta, dobra. Dobra. Padnij? No. Co ja bym potrzebował z tego kozakusa? Na piątą turę mam. Na szóstą w sumie coś się znajdzie. Siódma. Dobra, zadyszkę. Tylko. Dobra, niech będzie. Bo nie wiem za jaki. To jest bardzo przyszłościowo. Nie wiem, czy w ogóle będę miał jakiś stół. Otrzymasz 10 pancerza albo przyzwij 3 przyjaciół, którzy zginęli w tej grze. A dobra, RNG niech będzie, może być ciekawie. Daj pomocnikom. No jak przyzwie, to przyzwie i weźmie. Ale jak to działa, że najpierw to będzie? Dobra. No, zadaj się punkt obrażeń wszystkim stronnikom, przyzwij 3 stronników, którzy ginęli w tej grze. Dobra. Najpierw zadasz 6 obrażeń, potem przyzwij, dobra. Ja się tak zastanawiam, czy nie trzeba było brać tej drugiej karty. Dobra, to może będzie jakoś tradowało się. Cóż mi lub gin. Dobra, tu na pewno jest lepiej niż w poprzedniej grze, gdzie tylko tak naprawdę patrzymy, jak dostaje po ryju. Ale widać było jego deck. Ten deck był na dosyć sporo ilość winów. Może nie na 12. Może ja się nie znam, ale na pewno trochę tego by było. To jakoś tak średniało trochę, ale było combo. Dobra, to ma to nie ma sensu. To polimorfia, bo okej. Stopień odbicia nawet nie mam na co rzucić. Dobra, ma dosyć dużo kart wystawił. Dobra, dosyć sporo kart wystawił i tanich. Może będzie mieć w końcu drogą. Pewnie bronią walnie w tego 2-1 albo tym 1-1. To co on ma? Tani deck sam? Co on z loka chciał stworzyć? Interesujący madek.
Czyli dobrze wziąłem 6 obrażeń. Mam w ogóle koksy w deku? Przyjąłem po prostu 20 tanich kart, 10 droższych, ale droższe mu nie podchodzą. Jeśli do... Dobra, ma droższą. To ma jakikolwiek sens? Pojebnąć, tu walnąć, znaczy tu walnąć, pojebnąć, tu jebnąć, albo tu walnąć, tego wystawić, ale się na to, że tego strajduje, a potem tym jebnąć po prostu. Tylko żeby to było, ryzykuj to głupie. Od czego to jestem? To mi nie zależy na arenie, więc może być tak. Czy trochę też zależy, żeby tam nie było jednej wygranej czy coś. No tak, bo ta jedna wygrana też miałem na początku. A tego się nie spodziewam. Dobra. Jako podpucha to sobie jebnę. Oni są do tradowania kolesi, którzy mają więcej niż 6 ataku. Na przykład do takich. Dobra. Nie, muszę tym walnąć tego, ale dobra. Czy to będzie padni? Okej. Dobra. Ten za dwa. Nagle jeb, nie wiadomo, jeb za 8, koszcie 6. Losowe te pociski i wszystkie jebną w twarz. Znaczy nie wszystkie, jeden pójdzie tutaj, bo 8 poleci. Wiesz co? Trochę się boję o HP. Wiem, że on jest wtedy droższy, ale większa szansa na to, że przeżyje. Tak, nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd ma broń tego wewnika. 7-1. A właśnie, bym się zagalopował, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie, nara.